Jedna z moich ulubionych autorek powiedziała kiedyś takie słowa, Regina Brett. Miarą człowieka jest to, jak po upadku podnosi się z ziemi. I myślę sobie, że oczywiście to nie jest tak, że my nie możemy realizować się w życiu bez upadków. Ale jednak wielu z nas upada. W różnych aspektach życia doznajemy różnych potknięć, kryzysów, trudów i wyzwań. Tak to często bywa na planecie Ziemia. Jak to ostatnio powiedziała moja mama, tutaj na tej planecie Ziemia ciężko jest przejść suchą stopą. Być może to nawet nie o to chodzi? Prawdopodobnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby doświadczać, żeby żyć, żeby kreować. I kiedy wydarzają się te trudniejsze momenty, których każdy z nas czasem doświadcza, to bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że nie to, co jest w tym momencie na zewnątrz, determinuje twoje dalsze życie, tylko to, jakie masz zasoby w sobie. Tych zasobów, które masz w sobie, nikt ani nic nie może ci zabrać. Na przykład kreatywność. Ten zasób może być przysłonięty, tak, jakimiś traumami, zranieniami, ale ty możesz to odpakować na nowo. Twoich zasobów nikt ci nie zabierze.